No ciekawe, gdzie się podziała moja Malwinka? Przecież skończyła lekcję już co najmniej 2 godziny temu. O, cześć mamo. Ojejka, gdzie jest Malwinka? Przecież się umówiłyśmy, że będziemy się bawić. Zresztą miała mi pomóc w lekcjach. O nie, a myślałam, że właśnie ty powiesz mi, gdzie jest Malwinka. Och, z nią są zawsze same problemy. Jak się pojawi, to proszę powiedz, żeby przyszła do mojego pokoju, bo ja nie wiem, no już chyba sama zacznę te lekcje robić. Może sobie poradzę? To robi się coraz dziwniejsza sprawa, tym bardziej, że mam niespodziankę dla mojej Malwinki. Przecież dzisiaj odebrałam jej okulary. Od dzisiaj wreszcie będzie widziała tak, jak powinna. Jak każdy widzi, będzie mogła siedzieć w ostatniej ławce. Oho, słyszę drzwi. No, to w takim razie myślę, że to chyba Malwinka, Malwinka. No wreszcie jesteś, Malwinka. Chodź tutaj do mnie. Malwina? Malwinko? Malwinko, wołałam Cię, no chodź tutaj. O nie, w takim razie ja idę do Ciebie. Mamo, daj mi spokój. Najpierw może coś zjem. Jestem wykończona. Daj mi chwilę, za chwilę do Ciebie podejdę. No co jej się stało? Albo lepiej, co się stało w szkole? Może zapytam Wiki u góry? Chociaż w sumie ona nawet nie wiedziała, gdzie ona jest. A może? Może jednak będzie coś wiedziała. O, Jacie, ale dobry odpoczynek po szkole, po całym dniu. Nawet zdążyłam nowy plakat powiesić. Prawda, że słodki? No nic, chyba pora się brać za lekcję. Cały czas Malwinki nie ma. Dziwna sprawa. No to co? No to się biorę. Trzeba kiedyś zacząć. Ile można odpoczywać? Mam wrażenie, że ta torba robi się coraz to cięższa. Czyżby te książki nabierały na wadze? Ale to wszystko chyba przez matematykę. Te wszystkie obliczenia. No właśnie z nimi zawsze mam problem. No nic, czas brać się do roboty. O nie, teraz trzeba będzie wytłumaczyć wszystko siostrze. Och, ona mi nie daruje. Cześć Wiki, jak tam po szkole? Ty mnie się pytasz jak po szkole? Chyba to Ciebie powinnam pytać, inaczej się umawiałyśmy. O, ale masz fajny nowy naszyjnik. Ubranko chyba też nowe. Gdzie je kupiłaś? O, ktoś wreszcie zauważył. Dzięki. Sama wybierałam, żeby pasowało mi do moich włosów. Zresztą je też mam nowe. Fioletowe, czyli mój ulubiony kolor. No. Tak właśnie myślałam, że coś jeszcze uległo zmianie. Ślicznie, siostrzyczko. I co, radzisz sobie z lekcjami? Ej, nie zmieniaj tematu. Lepiej powiedz mi, o co Ci chodzi? Czemu tak późno przyszłaś ze szkoły? I co to za humor? Tak udajesz miłą, ale chyba tylko zmieniasz temat. O, to nieważne. Ja jestem już zajęta, także rób lekcję, a ja muszę się przejść. To na razie. Przejść? Jak to przejść? Przecież dopiero wróciłaś do domu, no poczekaj na mnie. Ach, zawsze to samo. Muszę za nią biegać. No kiedyś mi te nogi odpadną. Ale dobry sok. Wypiłam całe za jednym razem. To chyba mój rekord. Ciekawe, czy ktoś będzie w stanie mnie pobić. 5 sekund i już wypite. Mam tylko wrażenie, że coś miałam zrobić. O nie, znowu zapomniałam. Mamo? Ojej, nie ma mamy? Gdzie ona się... Gdzie wszyscy się podzieli? No pięknie. Ja przychodzę do kuchni, do mojej Malwinki z okularami, jeszcze pięknymi, bo czarnymi. A jej nie ma? Dziwna sprawa. A może bawi się ze mną w chowanego?
ale malwinka, chyba jest już trochę za duże na takie zabawy z mamą. Malwina, proszę zejdź tutaj na dół do kuchni. O, chyba ktoś jest w kuchni. O, cześć mamo, gdzie ty się podziewałaś? Nigdzie cię nie widziałam, ani malwinki. Ty też jej nie widziałaś? Przecież wróciła już do domu. Przecież ten dom nie jest taki wielki, żeby nie można było jej znaleźć. Malwina! Mamo, ona chyba gdzieś znowu wyszła. Ja nie mam pojęcia, co się z nią dzieje. Dopiero co wróciła, jeszcze spóźniona ze szkoły, a tutaj znowu, że musi iść na spacer. O, jacie! Mamo, co ty masz w rękach? Czy to są okulary? Jeja, wiesz, jaka teraz jest na to moda? Powiedz mi, że one są dla mnie, proszę. Powiedz mi, że je kupiłaś specjalnie do mojego stylu. Już widzę tą całą stylizację. Ekstra! Mamo, czy one są dla mnie? Wiki, ja specjalnie odebrałam je dla Malwinki, dlatego tak bardzo chcę, żeby do mnie przyszła i je wreszcie przymierzyła. No ile mogę z nimi chodzić? Oj, tej Malwince zawsze się poszczęści. Mamo, a mam jedną prośbę. Mogłabym je chociaż na chwileczkę przymierzyć. Jestem bardzo ciekawa, jakbym w nich wyglądała. Nie wiem, czy Malwinka byłaby zadowolona, ale skoro nie chce do mnie przyjść i wziąć swoich nowych, pięknych okularów, to w tak wyjątkowej sytuacji, no dobra, ale tylko na chwilę zobaczysz się w nich i potem je zdejmiesz jak gdyby nigdy nic. To będzie taką naszą małą tajemnicą. Wow, ale one są lekkie, a jakie fajne. Dobra, no to czas je przymierzyć. Wiki, a gdzie ty się podziałaś z okularami Malwinki? Wiki, gdzie jesteś? Ja nie mogę tych okularów zgubić. O, tu cię mam. Ale Wiki, gdzie ty uciekasz? Czego ty tam szukasz? Wiki. Wiki, co ty tam robisz? Kogo ty tam wypatrujesz? Wiki, no powiedz mi chociaż jednym słowem. Oj, mamo, ja tylko szukam lusterka. Fajnie. Nosić takie okulary, bardzo mi się to podoba, ale przede wszystkim chciałabym się zobaczyć, jak w nich wyglądam. Czyli szukam lusterka. Gdzieś go tu kładłam, tylko nie pamiętam gdzie, chyba że mi przestawiała Malwinka. Tego to nie wiem. Wiem jedno, że nigdzie ich nie ma, ani pod łóżkiem, ani na podwórku, w ogródku, ani przy lampce, gdzie często kładłam. No, nie mam pojęcia. No, nigdzie ich nie ma, no chyba, że ty je widziałaś albo je przekładałaś bez mojej zgody. Oj, mamo, bo się obrażę. Wiki, jestem ostatnią osobą, która będzie przekładała twoje rzeczy. Zresztą, przecież lusterko masz w łazience, a swojego małego lusterka zawsze możemy poszukać razem. Mamo, ty masz zawsze najlepsze pomysły. Dobra, to ja zmykam na górę szybciutko do łazienki. Ojeja, Malwinka, co ty tutaj robisz i dlaczego płaczesz? Hej! Och, nieważne, Wiki, nieważne. Nic nie jest ważne. No dalej, uśmiechnij się, no dla mnie. Wiki, a co ty masz za okulary na nosie? Jeja, jakie fajne. Nie wiedziałam, że okulary mogą być takie ładne. I tak fajnie wyglądać. W sumie to fajna styluwa. Aha, wiedziałam, dlatego chciałam je ubrać i spojrzeć w lustro, żeby zobaczyć, jak wyglądam. No wszyscy mnie widzieli, prócz mnie samej. I sama nie wiem, czy wyglądam tylko super, czy bardzo super. Proszę, masz swoje lusterko. Zobacz się, jak super wyglądasz. To znaczy, tak super ekstra. Moje lusterko? Skąd tu się wzięło? Przyznaj się, Malwinko, skąd je wzięłaś? Szukałam je wcześniej. Widzę, że ktoś tu chyba jest małym zapominalskim. Przecież pożyczyłaś mi je, żebym mogła zrobić sobie dzisiaj dwie kitki. Przecież wiesz, że z tym dużym lustrem nie daję sobie rady.
Aha, no to wszystko jasne. Dobra, pokaż mi lusterko, muszę się zobaczyć natychmiast. Ale bomba! Jeja, nie będę w stanie ich oddać, przecież one są super. To może chodźmy już do pokoju. Rozmawianie w łazience jest co najmniej dziwne. Łazienka jest przecież od kąpania się. No właśnie, ale będziesz mi musiała powiedzieć, dlaczego tutaj byłaś i się przed nami chowałaś. Chodź, napijemy się soku i wszystko mi powiesz. O, cześć mamo, spałaś? Przepraszam, chyba cię obudziłam. Mam tylko jedno małe pytanie, mama. Czy przypadkiem nie widziałaś mojego soku? Taki pyszny sok, ale żebyś bardziej skojarzyła, w takiej różowej butelce, takiej równie słodkiej jak ten soczek. Och, ty sama jesteś taka słodka, Wiki. Zobacz, on jest tutaj obok mnie. Zresztą, proszę, masz swój soczek, napij się. Tylko musisz pamiętać o jednej rzeczy, którą mi obiecałaś. To znaczy jakiej? Mamo, chyba dzisiaj tak mam coś źle z pamięcią. Ciągle o czymś zapominam. Pamiętaj, że miałaś tylko na chwilę założyć swoje okulary i zaraz mi je oddać, żeby Malwinka nie widziała, że je przymierzasz. Mniam, uwielbiam ten sok. Mamo, mamo, już oddaję Ci okulary. Faktycznie zdążyłam o nich zapomnieć. Są takie wygodne, że nawet ich nie czuć na nosie. A co do Malwinki, ona już tutaj idzie, także zaraz jej dam okulary. No dobrze, Wiki, w takim razie ja idę do kuchni zrobić obiad, bo ktoś go zrobić przecież musi. Także zawołam Was. Pamiętajcie o mnie, że robię obiad, żebyście nie przyszły, jak będzie zimny. Przecież wiecie, że nie lubię, jak jedzie coś zimnego. Okej, mamo, pamiętam. To znaczy, postaram się zapamiętać, a w razie co po prostu zawołaj. Tam, 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 tam. Obiadek czeka. Jeszcze wezmę z lodówki jajka i zaraz będą omlety gotowe. O, a mamy nie ma? Coś wydaje mi się, że z mamą bardzo się mijam dzisiaj. Wiki, mam do Ciebie małe pytanie. Zanim mi je zadasz, to ja pytanie mam do Ciebie. Pamiętaj, że byłam pierwsza. Co robiłaś w łazience? Dlaczego płakałaś? I dlaczego przyszłaś tak późno ze szkoły? Przecież nic Ci nie zrobię. Ważne, że jesteś cała i zdrowa. Ale o co chodzi? Jak to naprawdę Tobie pomóc, Malwinko? Och, głupia sprawa, bo mówiłam z mamą, że potrzebuję okularów. Gorzej widzę. I tak, no wiesz, no musiałabym nosić je cały czas. A bardzo się tego wstydzę. Po szkole poszłam okrężną drogą dookoła, żeby tylko nie wracać do domu, żeby tylko nie widzieć tych okularów i tego, że będę musiała już nosić je zawsze. O, dowiem się, o co chodzi, ale muszę być bardzo cicho, żeby dziewczyny mnie nie usłyszały. Ciekawe, co się stało. A potem przyszłam do domu, bo już nie wiedziałam, co robić. I poszłam do łazienki, bo nie chciałam, żeby nikt widział, że płaczę. Oj, Malwinko, trzeba było przyjść do mnie. Przecież ja bym Cię wysłuchała. Ja nic o tym nie wiedziałam, że masz nosić okulary. Ojeja, a przecież noszenie jest takie fajne. Zresztą zobacz na mnie. O, mamo, słyszałaś, co mówiłam? Jak już tak podsłuchujesz, to chodź do nas. Och, dziewczyny, strasznie mi głupio, przepraszam, ale byłam tak zmartwiona tym, co się z Tobą działo, że jak usłyszałam, że zaczęłaś cokolwiek na ten temat mówić, to musiałam podsłuchać. No nie miałam innego wyboru, jak się dowiedzieć, bałam się Ciebie zapytać. Wiki, tylko czemu Ty nosisz okulary Malwinki? Przecież mówiłam Ci, że miałaś założyć je tylko na chwilę. Okulary Malwinki? Wiki, czy to są moje okulary? Jeja, no to dawaj mi je natychmiast, muszę je przymierzyć. Przecież sama widziałaś, jak mi się podobały, jak tylko Ciebie w nich zobaczyłam.
Och, sorry, siostra. Ciągle zapominam o czymś i już ci je daję. Jestem ciekawa, jak będziesz wyglądała. A przy twoim dzisiejszym ubiorze będzie ekstra. Ja już to widzę. Zresztą zobacz sama. Dzięki. Zaraz zobaczę, jak wyglądam. Uwaga! Tadam! O, jacie! Ale ekstra! Malwinka, ale ty się przecież jeszcze w lustrze nie widziałaś. Skąd wiesz, że wyglądasz ekstra? To znaczy nie. Ja nie myślę inaczej. Wyglądasz super, ale zastanawiam się, skąd o tym wiesz. Przecież no nie widziałaś się. Ja nie o tym mówię. Przecież świat jest taki piękny teraz. Taki wyraźny. Jacie, niby okulary. A tak wyraźnie przez nie widać. O, siostra, ale ty masz fajne rzęsy. Nie widziałam ich wcześniej. O, nawet pasemka teraz widzę na twoich włosach. Jacie, nie mogę przestać patrzeć. Muszę iść na podwórko. Szybko zobaczyć ten piękny widok. O! To były okulary korekcyjne na poprawę wzroku. Ja myślałam, że to były zerówki, takie tylko do ubioru. O nie, okazuje się, że ja też muszę nosić okulary. O, no tak, mamo! O, Wiki, widzę, że zdjęłaś okulary bardzo dobrze. A jak się czuje nasza Malwinka w okularach? Mamo, ale ja też potrzebuję okularów. Właśnie sobie z tego zdałam sprawę, jak je nosiłam. To tak właśnie mi się wydawało, że coś lepiej widzę. Ale wydawało mi się, że mi się wydawało. A teraz widzę gorzej. No właśnie. Byłam ciekawa, co powiesz, jak ubierzesz okulary naszej Malwinki, bo... Ja też mam dla Ciebie okulary, ale nie wiedziałam, jak zareagujesz. Chciałam najpierw zobaczyć, co powie Malwinka. Jacie, czyli dla mnie też masz okulary? Nie wierzę, co za fantastyczny dzień. Tak, już po nie biegnę. Poczekaj tutaj, nie ruszaj się stąd. Ale ekstra dzień, dziewczyny uwielbiają okulary, super. Poczekaj, Malwinko, na mnie i Ty, Wiki, też. O! Tu jesteście, dziewczyny, a ja wszędzie Was szukam. Dla Ciebie wzięłam inne okulary, żebyście z Malwinką czasami się nie myliły. Każda będzie miała swoje, także proszę, przymierzaj i ciesz się teraz super widokami. Wow, ale ekstra! Przecież ja nie wiem teraz, które są lepsze, czy moje, czy Malwinki. Będziemy się wymieniać, już to czuję. Mamo, wiesz, jakie te okulary są ekstra? A jakie się robi super selfie? Nawet nie wiedziałam, już nigdy ich nie zdejmę. Nie zrozumiałam, co? Ale... Najważniejsze, że Tobie się podobają. Bardzo się cieszę. No i oczywiście pamiętaj, żeby jednak zdejmować je do snu. Przecież nie chcesz ich zniszczyć już po jednym dniu. O, a ja nawet widzę nowy plakat na naszej ścianie. Obok mojego. Gdyby nie okulary, nawet bym Wiki nie zauważyła, że dałaś nowy plakat. Ale ekstra mi się podoba, chociaż moje okulary bardziej. No pięknie, to w takim razie zarządzam spacer, dziewczyny. Idziemy się przejść, tyle emocji za nami. Jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwa. W takim razie to my się ubieramy do wyjścia, a z Wami już się żegnamy. Dzięki, że byliście z nami, ale oczywiście mamy dla Was kilka pytań. To ja chcę pierwsza, moje pierwsze, no i chyba ostatnie niestety, pytanie brzmi... Gdzie znalazłam naszą Malwinkę? W domu, to podpowiem, ale w jakim pomieszczeniu? A ja mam dla Was zadanie.
Kto nosi okulary, niech napisze w komentarzu okulary, albo niech napisze tak, albo możecie kliknąć lajka, jeżeli nosicie okulary. Zobaczymy, ile z nas nosi codziennie i do szkoły, i po domu okulary, może nawet takie jak moje, czarne, fajne. To w takim razie my się żegnamy. Pa! I do zobaczenia w następnym odcinku.